Cześć! W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zaplanować miejsce do karmienia. Karmienie w pierwszych dniach życia dziecka odbywa się co 2-3 godziny, co daje łącznie 8 do 12 razy na dobę. Nie dziwi więc fakt, że ból pleców to częsty problem, z jakim świeżo upieczone mamy zgłaszają się do naszego gabinetu. Można temu zapobiec poprzez odpowiednie zorganizowanie miejsca do karmienia. Dzisiaj pokażę Wam to na przykładzie pozycji siedzącej. Pozycja mamy. Plecy oraz łokcie podparte. Nadgarstek swobodny. Głowa oparta. Noga od strony głowy dziecka uniesiona wyżej. Pozycja dziecka. Dziecko zwrócone brzuszkiem do brzucha mamy. Główka w przedłużeniu linii tułowia podparta potylicą w zgięciu łokciowym mamy. Ciało dziecka symetrycznie ułożone. Nóżki i rączki swobodne. Wygodna pozycja do karmienia to korzyści nie tylko dla mamy, ale też dla dziecka. Prawidłowe trzymanie ułatwi maluszkowi ssanie i przełykanie pokarmu. Jeśli sama zmiana pozycji nie jest wystarczająca, to warto skonsultować się z fizjoterapeutą i poszukać wspólnie przyczyny bólu. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten krótki filmik pozwoli Wam poprawić wygodę podczas karmienia. Do zobaczenia w kolejnym poradniku.